Witam w kolejnym odcinku teleturniejowego Continuum. Dzisiaj będzie takie dosyć egzotyczne zestawienie, mianowicie Milionerzy i Piramida. Dwa teleturnieje, jeden doskonale znany w naszym kraju, drugi no już bardzo zapomniany, no ale gdzieś tam jakieś tam fragmenty tkwią w odłamkach internetu. W każdym razie, obydwa te turnieje na pierwszy rzut oka nic nie łączy, a wręcz dzieli bardzo dużo. No ale mogę wam powiedzieć, że są rzeczy, które jednak te dwa teleturnieje łączą. Dzisiejszy odcinek teleturniejowego Continuum ma na celu udowodnienie tego faktu. No to może zaczniemy od naszego krajowego podwórka, ponieważ mimo, że jeden teleturniej to teleturniej TVN, a drugi Polsatu, to łączy te dwa programy bardzo taka mało oczywista, no w każdym razie łączy je fakt, że obydwa te turnieje były lub są prowadzone przez Huberta Urbańskiego. Ten pan zrobił piramidę najpierw w Polsacie, ale to był chyba rok 97-98. No od 99 roku z przerwami do dziś robi Milionerów. No i na tym wspólne rzeczy w naszym pięknym kraju się kończą. No ale te teleturnieje mają również coś wspólnego, jeśli chodzi o zagranicę. Takim na pewno, taką na pewno rzeczą jest fakt, że obydwa formaty były emitowane w Stanach Zjednoczonych na antenie stacji ABC oraz w konsorcjum. Tyle, że Stany Zjednoczone to jest ojczyzna piramidy, natomiast Milionerzy przyszli do USA jako teleturniej licencyjny, ale łączy ich stacja ABC i emisja również w konsorcjum. Zresztą nie tylko ABC, bo to nie jest jedyna stacja telewizyjna na świecie, która nadawała zarówno jeden, jak i drugi format. Było również sześć innych stacji telewizyjnych, które właśnie emitowały zarówno lokalne wersje Piramidy, jak i Milionerów. A do tych stacji zaliczają się australijski kanał 9, Nine Network, izraelski, nieistniejący już kanał 2, portugalska jedynka, czyli RTP1, ITV, które brytyjska, oczywiście stacja brytyjska, i tutaj należy podkreślić, że Wielka Brytania to ojczyzna Milionerów, a Piramida przyszła tam tylko jako teleturniej licencyjny, ATV z Turcji oraz indonezyjska stacja RCTI. Tak jest, w Indonezji te dwa formaty również były emitowane na jednym kanale. No i ostatnia taka rzecz, warta podkreślenia, to fakt, że Piramida była nadawana we wszystkich krajach, w których były nadawane również Milionerzy. No, inaczej, ja to źle się wyraziłem w tej chwili. Lekkie sprostowanie. Wszystkie kraje, w których była nadawana Piramida, miały również swoją wersję teleturnieju Milionerzy. Australia już wspomniana, Kanada, tyle że w Kanadzie Milionerzy byli tylko i wyłącznie w wersji anglojęzycznej. Na Piramida była w Quebecu, to jednak Kanada łączy te dwa formaty. Fakt, że były obydwa w Kanadzie. Już nie zwracajmy uwagi na to, że w dwóch różnych częściach. W Chile, w Egipcie, w Estonii, we Francji, w Niemczech, w Indonezji, w Iranie, w Izraelu, we Włoszech, oczywiście w Polsce, w Portugalii, w Rosji, w Singapurze, w Turcji, w Wielkiej Brytanii, w Wenezueli oraz w Wietnamie. Te wszystkie kraje to są kraje, w których gościły zarówno i Piramida, i Milionerzy. No bo jak wszyscy wiemy, Milionerzy to oczywiście dużo bardziej popularny format niż The Pyramid. No i na tym rzeczy, które łączą obydwa te teleturnieje, się kończą, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Mam nadzieję, że naświetliłem wam tą sprawę. Dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało, do zobaczenia w kolejnym odcinku teleturniejowego Continuum. Cześć!